Proszę bardzo, oddaję głos. Jeszcze raz witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na tym wspaniałym festynie. Jak wiem, moi drodzy, sport to zdrowie i dzisiaj chcemy tę zasadę kultywować, wprowadzać w nasze życie. Cieszymy się bardzo, że przybyliście tutaj do nas. Witam drogie dzieci, witam rodziców. O, witam, przyjechał pan Shrek i przyjechał Spider-Man. Gdzie jest osioł Shreku? Mam nadzieję, że w ciągu tego festynu jeszcze do nas dotrze. Moi drodzy, na dzisiaj przygotowaliśmy wiele atrakcji po to, żebyście dobrze się bawili, po to, żebyście spędzili ten czas pożytecznie, bo jak już mówiłem, sport to zdrowie. Po co siedzieć przed telewizorem i oglądać bajki, jak można tutaj wykonywać różne wspaniałe konkurencje, zdobywać nagrody i doskonale się bawić razem ze swoimi kolegami, koleżankami, sąsiadami i rodzicami. Moi drodzy, dzisiejsze spotkanie nie odbyłoby się, gdyby nie osoby życzliwe i sponsorzy, którzy wsparli dzisiejszą akcję. I pozwólcie, że teraz w tym miejscu, w tym momencie te instytucje, te osoby wymienię i im serdecznie podziękuję. A więc dzisiejsze spotkanie przede wszystkim odbyło się dzięki Stowarzyszeniu Niesusz, za co bardzo dziękujemy. Chyba to jest ogromna radość dla was, mieszkańców tego osiedla, że działa tutaj tak prężnie i tak wspaniale Stowarzyszenie Niesusz, aby umilić, uprzyjemnić wam mieszkanie tutaj właśnie na tym osiedlu. Dziękujemy także bardzo serdecznie Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Koninie. Dziękujemy Motos Bytowi i panu Bolesławowi Wojciechowskiemu. Do dzisiejszej imprezy przyczynił się także Tom Car Tomasza Wojciechowskiego, firma handlowa Kostbud Ewy Kostner, przedsiębiorstwo handlowo-usługowe Gazomet, restauracja Platan, firma ProArti, miejskie przedsiębiorstwo energetyki cieplnej w Koninie oraz Jarosław Sidor, radny miasta Konina. I myślę, że teraz tym wszystkim osobom powinniśmy bardzo głośno zaklaskać. Wielkie brawa dla nich! Nie oszczędzamy swoich rąk, moi drodzy. Oprawa muzyczna dzisiejszego spotkania to zasługa pana Roberta Łysiaka. Dla niego również wielkie brawa. Dziękujemy także bardzo serdecznie panu Romanowi Latanowiczowi za udostępnienie energii elektrycznej i pomoc organizacyjną. Wiemy, że bez prądu nie byłoby nas tak doskonale słuchać i dla niego także wielkie brawa. Dziękujemy także osobom, bez których ta impreza by się nie odbyła. Osoby, na których zawsze możemy liczyć, a więc nasi konińscy strażacy. Wielkie brawa dla nich! Moi drodzy, tutaj teraz bardzo ważne ogłoszenie dla wszystkich dzieci. Te wszystkie dmuchańce, które tutaj widzicie, są do waszej dyspozycji. Są już opłacone, nie musicie niczego płacić. Po prostu idźcie tam i bawcie się. Wszystkie dmuchawce, wszystkie dmuchańce, dmuchane pałace są dla was, drogie dzieciaki. I wielkie brawa dla organizatorów Stowarzyszenia Niesusz!